Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Wow, mamy tutaj Nissana 370Z, wersja Roadster, czyli bez dachu, znany też jako Nissan Fair Lady Z w Japonii. Zobaczcie, jako ciekawostka mogę wam powiedzieć, że gościu ma chyba zupełnie czarną głowę w tym samochodzie, albo ja jestem jakiś ślepy czy coś, ale rzeczywiście chyba tak jest, tak mi się wydaje przynajmniej, no zobaczcie, nie? Chyba czarny łeb ma totalnie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Moi drodzy, Nissan 370Z w NFS World, wersja Roadster. Ja bardzo długo czekałem, aż sobie zakupię ten oto wóz, bo naprawdę bardzo lubię model z wyglądu. Strasznie mi się podoba. Nie jest to najlepszy samochód, ale kurczę, no wygląd jest fenomenalny. Ja tu mam obecnie włożony bodykit i wóz wygląda trochę, no jest po prostu trochę węższy w takiej standardowej wersji. W normalnym świecie, rzeczywistym świecie posiada silnik V6, 3,7 litrów. Siedmiobiegową skrzynię biegów automatyczną lub sześciobiegową skrzynię biegów manualną. I tutaj prawdopodobnie też mamy 6 biegów, także myślę, że jest to dobrze odwzorowane w tej grze. No i standardowa jednostka montowana w tym samochodzie posiada 331 koni mechanicznych, także jest to sporo. Mamy tutaj słabe nitro w Wordzie. Skręt. Jak jest ze skrętem? No ciężko tutaj powiedzieć. Powiedziałbym może, że nawet właściwie to jest bardzo podobny samochód do po prostu model, znaczy się wersja do tej standardowej z dachem, czyli Nissan 370Z. Nie jestem pewny, czy to jest wersja po liftingu, w sensie Nissan 370Z zyskał lifting w 2014 roku. Ogólnie ten model jest produkowany od 2009 roku, a pierwszy raz w NFS-ie pojawił się już w 2008 roku, pierwszy raz w Need for Speed Undercover. No i ogólnie w Worldzie wóz nie jest zbyt dobry. Nie jest też jakoś strasznie słaby. Bardzo przyjemnie się prowadzi, przynajmniej ja lubię takie prowadzenie. Nie jest ono mocne, nie jest jakieś hardkorowe. Jest takie spokojne, trzeba się troszeczkę natrudzić, żeby dobrze pokonać zakręt. Maskę tutaj też mam inną włożoną, to są elementy za boosty. Trochę na ten wóz wydałem, szczerze mówiąc, ale ja naprawdę nie kupiłem go po to, żeby wygrywać, tylko po to, żeby mieć go w garażu, żeby się nim cieszyć. Okej, to może pojedziemy sobie jakiś wyścig, pokażę wam, jak Nissan Fair Lady Z, czy Nissan 370Z spisuje się na wyścigach. Nie wiem, pojedziemy może jakiś losowy. Podejrzewam, że nie pójdzie mi zbyt dobrze, bo no, mam jakieś jednak części Amerikona uliczne. Jestem teraz w klasie C, nie mam tu żadnych skill modów na poprawienie tam powiedzmy osiągów. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej. Oj, widzę, że już będzie problem. Mam tu takich przeciwników jak Mazda, Toyota i Clio V6. Ja też mam co prawda silnik V6, ale no wiem, że to nie będzie łatwy pojedynek. Mazda RX-8 ma dużo, dużo lepsze przyspieszenie od mojego Nissana. Tutaj miałem spory problem na zakręcie. Te samochody, które są przede mną, oczywiście dużo lepiej sobie radzą na zakrętach niż ja. Ja w tym moim Nissanku muszę tu sporo hamować i sporo prędkości tracić. No i także nie mogę tego nadrobić na prostych, bo jak widzicie albo nie widzicie, przyspieszenie jest słabe, chociaż no właśnie, mamy te części Amerikona. Ciekawe, czy dałoby się zdegradować ten samochód do klasy D. Podejrzewam, że tak, no bo mamy tutaj te części Amerikona, one sporo dają. To są naprawdę dobre części uliczne. O Boże, z tym skrętem jest fatalnie. A i tak, no, mamy 400 chyba 58 punktów na ogólnej statystyce, więc to jest niedużo. I myślę, że w klasie D można go sobie mieć. A tam już bym miał większe szanse ze względu na
To, że tam właściwie nie ma samochodów z mocnym nitrem, poza Audi chyba RS4, które bardzo, bardzo ciężko skręca. No, ten samochód lepiej skręca, ale te osiągi naprawdę nie zachwycają. Oj nie, jeśli chcecie wygrywać, to na pewno nie tym samochodem. Jest ciężko, chociaż mógłbym jeszcze tutaj wymaksować w klasie C troszeczkę. No, ale podejrzewam, że to by niedużo mi dało. Dopiero myślę, że Nissan 370Z Roadster mógłby coś tutaj powalczyć w klasie B, bo jakbyśmy wsadzili tutaj jakieś części Ultra, to może jest szansa, że samochód dużo, dużo lepiej by się zachowywał. Zresztą nie wiadomo, jak się tuninguje, czy części mocno na niego wpływają, czy słabo. Trzeba by to też tutaj obadać. O, ależ ciężko, naprawdę. Także tak to wygląda, zobaczcie. Nitro praktycznie wcale tutaj nie pomaga. Coś tam dodaje, ale to nie jest Toyota MR2 zdecydowanie. Aj. Jest słabo, niestety, a może istety, bo dużo osób tym samochodem nie jeździ, z czego się cieszę. Bo wiecie, jaki jestem, ja po prostu lubię mieć unikalny samochód. Oj, zobaczcie sobie. 241 km na godzinę jechałem? Tak. A nawet taka Mazda LX8 pojechała 250, no ale ja mam niższe statystyki, ok. Więc to co, może wymaksujemy sobie tego Nissana w klasie C i zobaczymy, jak sobie wtedy będzie radził. Włożę tu jakieś części, tak żeby nie było, że hejtuję ten samochód. No podejrzewam, że dużo się tu nie zmieni pod względem osiągów. Dalej nie będzie to najlepszy samochód. O, spada nam jeszcze prowadzenie, pięknie. Pięknie, pięknie. Dajmy sobie to. Dajmy sobie to. O Jezus, to. Boże, jeszcze spadło coś. No tak, bo to jest... Momencik, co ja tu włożyłem? Muszę dawać tu części wyścigowe, żeby coś podnieść. A niestety mam takie słabe te części tutaj, że szkoda gadać. Zawieszenie ultra. To nam trochę podniosło, ale prowadzenie w ogóle się nie podnosi. To jest ciekawe. Damy tutaj zawieszenie ultra, ono i tak jest słabe, więc co mi to tam nie zależy nawet. Zaraz wymaksuję, tu jakieś hamulce. O, to wyścigowe, takie same jak te niebieskie. Niebieskie to są chyba najgorsze hamulce, jakie mogą być w Wordzie. I Gromlena. Oj, jeszcze trochę brakuje do wymaksowania, ale zobaczcie, statystyki znacznie tutaj wzrosły. Więc no właśnie ciekawe to jest, bo... Wygląda na to, że prowadzenie się nie polepszyło w tym samochodzie, według statystyk chociażby. A ogólnie przyspieszenie i prędkość maksymalna wzrosła niby. Więc sprawdźmy sobie teraz prędkość maksymalną w klasie C, gdy ten samochód jeszcze nie jest wymaksowany. Zobaczcie, mamy teraz tutaj pole golfowe obsypane śniegiem. Zbliżają się święta i jak co roku w Wordzie właśnie jest taki, można powiedzieć, event. Są tam skocznie. Można sobie wyskakiwać. No dobra, ale skupmy się teraz na Fair Lady naszym. Czy lepiej skręca? No nie, no jesteśmy na autostradzie, wątpię. Znaczy nie da się tego odczuć może, tak? Klasa C. Samochody tutaj osiągają nie więcej jak 280 km na godzinę, chociaż nawet... Zobaczcie, oż mordę! Klasa C, moi drodzy, 296 km na godzinę, to jest naprawdę bardzo dużo jak na samochód w klasie C. W klasie B Toyota MR2 ledwo osiąga 300 km na godzinę, chyba jedzie maksymalnie 297 km na godzinę. A tutaj zobaczcie, mamy klasę C i taką wysoką prędkość maksymalną. Ale inna sprawa jest taka, że no ten samochód do tej prędkości maksymalnej praktycznie nie może się rozpędzić. Zobaczcie, jadę teraz na prostej i cały czas trzymam prędkość na poziomie 250 km na godzinę. Jest bardzo, bardzo słabo pod tym względem. No i jeszcze te mocne nitro w ogóle nam nie pomaga. Ale dobrze, weźmy sobie powiedzmy jakąś trasę, która ma dużo fajnych prostych, jak Seaside, ale wątpię, żeby się ktoś tutaj pojawił, bo tutaj mało kto gra. Niestety nie udało się nikogo znaleźć na Home for Holiday. Wbiłem sobie do Reverse Track 02. Nie kojarzę, co to była za trasa. Nie jestem pewny, czy będziemy mieli tu jakieś proste, żeby... O nie. Tutaj nie będzie dużo prostych. Moim przeciwnikiem jest boss.
z klasy A i to nie będzie dobry wyścig dla mnie. Coś tak czuję. Zobaczcie, pos jak mi zostawia z tyłu. Tak, czyli mamy tutaj problem z Nissanem taki. Niestety mamy słabe, what the fuck, przyspieszenie. I powyżej 250 km, nawet powyżej 200 km na godzinę jest totalna zadyszka. No, ten samochód praktycznie nie przyspiesza. Mimo, że prędkość maksymalna jest tu naprawdę niezła. Nic, włączę katapultę, zobaczymy czy uda mi się podgonić tego faceta. Czy kogoś po prostu. Gracza, powiedzmy. 100. To nic, nie osiągam tu dużych prędkości jak do tej pory. Ale może uda się do tych 290 dociągnąć. O tak, tu będzie długa prosta. Może coś z tego będzie, jak nie przywalę w trafika. Zobacz, a trzeba skręcać. Widzieliście 257 i już tak ta prędkość bardzo, bardzo mozolnie się zwiększa. Nawet bym powiedział, że się prawie nie zwiększa. Także jest lipa tutaj, jest lipa z tym przyspieszeniem. What the fuck, doganiam bossa, to jest niemożliwe. Czy lepiej skręca? No wiecie co, ciężko to naprawdę wyczuć. Według statystyk prowadzenie mi spadło o jeden punkt, więc samochód powinien się gdzieś tam delikatnie może gorzej prowadzić. Ale ja naprawdę, mimo że gram długo w tego Warda, nie jestem w stanie tego wyczuć. To jest ciężka sprawa. Pojedźmy sobie jeszcze jakiś wyścig. Nie wiem jaki mi się tu wylosuje. Podejrzewam, że klasówka na University Way, gdzie w ogóle ten Nissan to jest jakaś porażka. Co to jest? Gdzie to jest? Reverse Track 03. Nie, tu też nie będziemy mieli fajnych, prostych. Tak, to tutaj to nie. Kurde, i teraz będzie mi cały czas ten jeden wyścig losowało. Ja nie wiem ludzie, czemu wy jeździcie cały czas takie krótkie wyścigi. Wbijajcie na Seaside Interchange, Home for Holiday. A nie takie kurcze krótkie sprinty, żeby tylko nachopać jak najwięcej kasy. Ta gra jest o jeżdżeniu samochodem, a nie o nabijaniu kasy. Nie no, ja wiem, że chcecie mieć fajne samochody i w ogóle, no ale... Dobra, pojedziemy Rosewood Rally. Mamy tu Porsche Carrera GT, Nissan V-Spec, znaczy Spec V. Zresztą nieważne, z V-Spec też można mówić. Jedno i to samo. No i mój Nissan przepiękny. Będziemy startować się bodajże z pola golfowego. Tak jest. Tutaj też dużych prędkości nie osiągnę. No ale zobaczmy, może będzie śmiesznie. Okej. I hopsa. Pięknie. O, przepraszam. Ale słuchajcie, dalej trzymam się tutaj peletonu, można powiedzieć. Nie, mam to gdzieś, nie idę na skocznie. Ciekawe czy... A nie, tam się chyba nie da pojechać, trzeba jechać tu. What the fuck, rozwaliła się karierka. W ogóle jakie malowanie, jaki body kit. Nie wierzę w to po prostu. Chodzi mi o Carrera GT. Dobra, ja też nie maluję najlepiej, no ale... Nie, nie lamuj, nie lamuj, nie lamuj. Ooo, dodał mi powera. Jeszcze z nimi wygram, mam szansę, mam szansę. Ktoś mi tu pomaga. Co to? Gościu chyba coś dzisiaj już wypił, czy ten ktoś, kto gra po prostu. Gracz. Okej, okay, a my sobie pojedziemy... A nie, ktoś już pojechał skrótem. Oj, nie wyrobiłem się tam nawet. Ciężko było z tym skrętem. Kurde, zagapiłem się na tego gościa w skrócie i przywaliłem w trafola wielkiego. A ten ktoś w karerze naprawdę rozbija się o ściany. Co on robi? To też nie był dobry wyścig dla Nissana 370Z albo Fairlady. A, więc co no, kurczę, ogólnie no nie, załamka z tym wozem. Niby możemy tutaj naprawdę nieźle wymaksować w klasie B chociażby i osiągać tu wielkie, wielkie prędkości w klasie C i w klasie B podejrzewam, że też będziemy niezłe prędkości osiągać.
ze względu na to, że spada nam tu prowadzenie, albo w ogóle się nie tuninguje prowadzenie, więc te statystyki na osiągi będą wzrastać, ale i tak jest to słaby samochód, co z tego, że statystyki, a i prędkość maksymalna, jak tu właściwie nie ma przyspieszenia i nitra, więc i prowadzenie też nie jest najlepsze, więc no jest lipa trochę, lipa. Jeśli ktoś z was chce zainwestować w Nissana 370Z Roadster, niech lepiej poczeka na rotację IGC, gdzie ten samochód na pewno niedługo, myślę, że się pojawi i będziecie mogli go kupić. Właściwie nie wiem, czy nie pojawił się już nawet w rotacjach IGC. Dobra, chodźmy jeszcze do warsztatu z częściami wizualnymi i sprawdźmy, i co mamy do tuningowania tutaj, jakie mamy opcje. A później sobie jeszcze sprawdzimy cenę tego wozu i czy w ogóle jest dostępny u dealera samochodowego. Ja sobie tutaj z tyłu zamontowałem spoiler, to jest chyba mój taki opcjonalny. Okej. I tak wygląda ten bodykit za 1100 boostów. Tak wygląda ten pierwszy bodykit za 660 boostów. Mamy tutaj spoilery. Możemy całkiem usunąć spoiler, wtedy samochód wygląda tak. Ogólnie strasznie mi się podoba ten tył tutaj samochodu. Są spoilery za IGC i są bardzo ładne. Myślę, że ten fajnie tutaj pasuje. Nawet nie wiem, czy nie wymienić go sobie. No ale na razie mam jeszcze tego. No i takie spoilery. Są te wysokie tutaj? Ciekawe, jakby wysoki. Nie. One są chyba specjalnie obniżone, żeby... Zobaczcie, ten jest taki. O, jest jednak wysoki, ale... Taki chyba nie pasuje, no przynajmniej dla mnie. No i mamy jeszcze maski. Ja mam jedną z dwóch. O, tutaj dobrze widać te maski. Nie? Właściwie ta mi się teraz bardziej podoba, ale mam tą, czy tę. No i koła to już wiadomo, tak jak we wszystkich samochodach. Obniżenie trzeciego stopnia. No i chodźmy jeszcze do dealera samochodowego. Sprawdzimy aktualną cenę tego modelu. Ja go chyba, nie wiem właśnie, nie pamiętam, czy go kupiłem za IGC, czy za ileś tam boostów. Chyba był na jakiejś wyprzedaży ten Nissan, oj. Nissan. Gdzie jest ten Nissan? Jest tutaj. Jest. Proszę bardzo. A, to jest jako nowość. 2200 boostów. No, chyba nie muszę, jeśli ktoś chce wygrywać wyścigi, to chyba nie muszę wam mówić, że się nie opłaca po prostu tego wozu kupować. Wiadomo, że lepiej kupić sobie Toyota MR2 na przecenie. Albo dołożyć tam, nie wiem, ile kosztuje to Toyota MR2? Chyba 2800 boostów, coś takiego. I w klasie C jesteście mistrzami. Nawet taki za IGC, nawet taka za IGC Mazda RX8 czy BMW E30 będzie dużo lepsza niż ten Nissan Fairlady Z. Także do wygrywania nie polecam. Ale jeśli ktoś lubi, jest fanem właśnie tego modelu, to warto się w niego zaopatrzyć. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że znowu byliście ze mną, że mnie oglądacie. I trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!